Zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić do sklepu z ubraniami. Link znajduje się w opisie. Istnieje wiele dróg i autostrad na świecie, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się dość zwyczajne, ale w rzeczywistości mogą być bardzo niebezpieczne dla kierowców, którzy podróżują po tych drogach. To są niektóre z dróg, które należy starać się uniknąć. Zapraszam do oglądania. Pamiętasz drogę w filmie Kobieta w czerni, która zatopiła się, blokując drogę przed wszystkimi pasażerami? Gość we Francji wydaje się być inspiracją dla horroru. Ta droga na wybrzeżu Atlantyku jest zalewana przez przypływy dwa razy dziennie, co czyni ją niezwykle niebezpieczną dla podróżujących. Biorąc pod uwagę śliskie wodorosty morskie, które zawsze stwarzają zagrożenie zsunięcia się samochodu do oceanu. Położona w Parku Narodowym Tainan Moat w Chinach. Ta droga byłaby bezpieczna w podróży, gdyby nie przerażające zakręty, które musisz pokonać w odległości zaledwie 1 km, jeśli chcesz dotrzeć na szczyt. Sceneria może sprawić, że będziesz chciał się cieszyć widokiem podczas jazdy, ale jeśli nie będziesz ostrożny, możesz doświadczyć śmiertelnej katastrofy. Wybór należy do ciebie. Droga ta była często nazywana drogą do piekła, ponieważ jeśli kierowcy nie zgaszą świateł, terroryści i bandyci mogą ich zaatakować, a jeśli zgaszą światła, to mogą mieć wypadek drogowy. Niezły dylemat, co? Daj znać, jak ty byś postąpił. To przełęcz górska położona na zachodnich Himalajach. To nie tylko wąskie uliczki, ale również ekstremalne zimno. I strome krawędzie gór nie pozwalają na zboczenie nawet o 1 cm od drogi w przypadku, gdybyś chciał uniknąć śmierci. To może być najbardziej wyrafinowana autostrada na świecie, ale nie daj się jej zwieść. Ta droga ciągnie się przez około 1675 km i jest tak monotonna, że kierowcy doświadczają zmęczenia i wcześniej czy później spotykają się ze śmiercią. Lepiej mieć oczy szeroko otwarte, jeśli jedziesz tą drogą. Wyrzeźbiona na klifie przez górników 140 lat temu. Ta wąska droga może być koszmarem dla każdego kierowcy, który podróżuje w ciemności. Jest bardzo wąska. Kiedy spotkają się dwa samochody, wtedy jeden z nich musi zawrócić o parę kilometrów do miejsca tak szerokiego, aby oba pojazdy mogły przejechać obok siebie. To górska droga o długości prawie 29 km, położona w północno-wschodniej Grecji. Jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych dróg na świecie. Nie polecamy próbować tej drogi, jeśli odwiedzasz Grecję. Powierzchnia drogi jest żwirowa, a trasa upokorzyła wiele ego, dlatego nie spoglądaj na swój telefon na tej autostradzie. Droga jest albo stromym wjazdem, albo zjazdem o minimalnej przyczepności. Toroko Road na Tajwanie to górska trasa, którą tworzą wyrzeźbione skały, jak na przykład tunel Golding. Mimo swojej nazwy, autostrada to wąska i kręta górska droga, przez którą z trudem może przejechać na przykład autobus. Ale sama autostrada jest prawdziwym arcydziełem inżynierii, ponieważ przecina góry i łączy wschodnie i zachodnie wybrzeże. Jest pełna ostrych zakrętów i wąskich ścieżek prowadzących przez klify i góry. Autostrada Halsema rozciąga się na odcinku 150 km między miejscowościami Bwango i Bantok w prowincji górskiej. W ostatnich latach Halsema była znana jako obszar podatny na odsunięcia ziemi. Nieutwardzone drogi i brak barier ochronnych tylko pogarszają jej śmiertelną reputację. Co gorsza, droga Halsema jest mocno pokryta mgłą w porze deszczowej, przez co jest niedostępna dla każdego pojazdu.
Ta międzynarodowa droga doświadcza nagłych zamieci i silnej mgły, powodzi i jest tutaj wielu bandytów czekających, aby skorzystać z beztroskich turystów na szczycie góry. Lęk wysokości może Cię dopaść, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Autostrada Karakoram jest najwyżej położoną brukowaną międzynarodową drogą na świecie. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj, aby ocenić ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie zasubskrybuj. No i ja Was jeszcze zapraszam na mojego Instagrama. Trzymajcie się. Cześć.